Wiedeń, 4 lutego 1856 roku. Mieszkanie Anny Gottlieb, ongiś śpiewaczki i aktorki pierwszej Paminy w czarodziejskim flecie Mozarta. Późny wieczór. Annę odwiedzają dwie aktorki, Mizzi Gruber i Fryderyka von Rochwitz oraz wybitny aktor Teatru Cesarskiego we Wiedniu, Karol de la Roche. Najdroższa. Przyszliśmy razem odwiedzić babunię, zobaczyć, co się z naszą babcią dzieje. Dawno już tu nie byłam, chyba z tydzień. Pozwól, że wreszcie Mizzi i mnie także przywitać panią Naninę. Küss die Hand. Ja też rączki babuni caluję. Jacy wy dobrzy, żeście znowu przyszli do starej babci, choć wam babką nie jest. Tak, moi drodzy, gdy się ma tyle lat, dla wszystkich jest się już babką. Dla pana też, panie Laro. Co też pani mówi? Proszę nie zapominać, że to jeszcze sam ekscelencja Goethe, że tak powiem, uchylał przede mną zasłon kryjących zawsze sfinksowe oblicze aktorskiej sztuki. Dawno, 30 lat, jak dziś pomnę, Weimar i Herr von Goethe i teatr. Wszystko w obloczkach. Jakby na laurce. W obloczkach wspomnień, prawda, mój Larosz? Ja też pamiętam. Już się znów zaczyna. Pomnę i wspomnę i jeszcze i Bóg wie co. Dajcie raz spokój tym zaduszkom. Goethe. No i co Goethe? Był kiepski dyrektor, tyle wiem, i że pisał. No. Wie babcia? Ja teraz gram w takiej afrykańskiej sztuce, gdzie sami tylko Indianie występują i jest gorąco, bardzo. A suknię mam z samych pasków, nic więcej. No i mam romans z jednym bardzo, ale bardzo przystojnym Anglikiem na scenie. Ale babuniu, czemu tu tak zimno? Zimno? Pewnie dlatego, że na dworze mróz. I jaki... Ziemia aż zgrzyta, a ptaki marzną w powietrzu. I tak ciemno, babciu? Jak cię tak ciemno, zapal drugą świecę. Tylko ostrożnie. Czemu? Bo ostatnia leży na stole. Z miasta szliśmy prosto przez fosy, a tam zamarznięte wody i od ludzi aż czarno, jak od much. Cały Wiedeń się ślizga, choć ten mróz lutowy żelaznymi szczypie palcami. Ach, babciu, jak tam ślicznie, jak uroczo. Muzyka gra i gdzieś wysoko księżyc. A po lodzie świecącym jak lustro za mgłą parami płyną cienie zakochanych. I co się tym dzierlatkom w głowie roi? Jednej się marzy romans z egzotycznym... Panie Laroż! Na scenie oczywiście. Drugiej ślizgawka śni się pod księżycem. Czy nikt z nas nie ma prawa do romansu? Ty i romans, dajże pokój, Frydo. Jeszcze by kto uwierzył? A ty skąd wiesz, że ja i romans nie składa się w rym? Czy się nie mylisz? Gdybym miała wybór w losiennicę i romans, nie wiem, co bym wybrała. A ty wybrała byś, babciu, co? Ja zawsze byłam po stronie romansu. Babuniu, jakaś ty młoda, jaka młoda. Nie, Frydo, nie, mówię tak, bom stara, bo wiem, że można mieć wielki romans, a wszystkie noce przespać w włosienicy. Co babcia mówi? Moje drogie panie, porzućmy ten temat, przecież to był żart. Babuniu Anerl, tak zimno u ciebie. Ach, moje dziecko, zimno, bo od kilku dni już nie palono. Jak to? Dlaczego? A pani Huber, no ta z naprzeciwka, ta przyjaciółka babuni od serca, nie mogłaby napalić w piecu? Czemu? Tyle to razy robiła. Zapewne. Tylko widzisz, pani Huber, umarła. To niemożliwe. Pani Huber? Kiedy? Niedawno, coś tydzień temu. Onegdaj był właśnie
pogrzeb. Ach, pani Nanino, i nie dać mi znać, że pani tu sama. Nie, to doprawdy w głowie się nie mieści. Jakże dać znać, panie Laroche, kiedy odkąd pani Huber już nie ma, nikt tu nie zachodzi. Babuniu, jak można nie postać po nas? Mówię ci przecież, że siedzę tu sama od kilku dni już i radzę sobie jak umiem. Zresztą wcale mi nie zimno. Powiem nawet, że gorąco. Pani Nanino, widzę, ma pani gorączkę i to dość znaczną. Ale chyba nic poważnego. Nie, nie, to przejdzie. Trzeba tylko zaraz wezwać lekarza. Nie traćmy więc czasu. Otóż ja pójdę, Mici zostanie tu, a Fryda ze mną. Trzeba kupić drzewa. A gdzież o tej porze? Można jeszcze, można. No i coś do picia. Ale co? Mleka. Czy ja zresztą wiem? Potem doktor powie, czego trzeba. A teraz musimy pośpieszyć się. Frydo, chodź. Kochani, tyle przeze mnie kłopotu. Słuchaj, no, Mici, gdyby się zdarzyło, że ja i Fryda będziemy musieli zabawić dłużej, ty po pewnym czasie pójdziesz do mej znajomej, pani Löwe. Wiesz, zaraz obok, dom 315, i poprosisz ją, aby przyszła tutaj. Jej pomoc bardzo nam się może przydać. Zresztą sam zajdę tam, a i ty również. Tu me salut, au revoir. Madam Nanin, niebawem wrócę. Tymczasem... Bonsoir! Bonsoir, panie Laroche. Bonsoir, bonsoir. To dobry człowiek. I aktor też dobry. Nieraz z nim grałam. Wiesz, później już, kiedy... Co się ze mną dzieje? Ciemno mi, Mici. Co ci jest, babciu? Nic, nic. Tak przyjemnie usłyszeć bonsoir. On tak zawsze mówił. Bonsoir. Nigdy inaczej. Kto, babuniu? Mówię ci, że on. Bo ja jestem Aner, ta, którą kochał Amadé. To dawno. Babciu, ja przecież wiem, że pan Mozart kochał babunię, jak kocha się ranek młodym złotem umyty. I wiem także, iż w czarodziejskim flecie byłaś pierwszą paminą, że cię uczył, kształcił, karmił swym sercem, jak ten ptak swoje pisklęta. Babcia wie, jaki ptak. Wiem, kochanie, wiem. Lecz świat jak zawsze zapomniał o wszystkim. O mnie też zapomniał. Zapomniał nawet o jego grobie. Choćby go nawet wszyscy zapomnieli i nikt go nie grał, i nikt go nie słuchał, on żyje wiecznie drgnieniem mego serca, w mej krwi, w mym ciele, w mym oddechu, w wszystkim. Bo przecież jestem tylko nim, tylko nim. Jak ty ślicznie powiedziałaś, babciu. Nigdy dotychczas nie kochałam jeszcze. A te miłostki przy świetle księżyca to głupie żarty. Pewnie pusta jestem i nie wiem nawet, czy kochać potrafię. Ale ja ciebie rozumiem, babuniu. I gdybym miała kochać, to tak jak ty. Oj, Mici, nie wiesz, dziewczyno, co mówisz. Słuchaj, no, otwórz komodę. W tej górnej szufladzie. Po prawej stronie. No, sięgnij. Znajdziesz tam pudełko. Jest? Podaj. Już niosę, babciu. O tak. Popatrz, no widzisz, to jest wachlarz, który z Frankfurtu przywiózł mi Amadé. Gdy wrócił, zaraz przyszedł. Byłam w domu sama. On wszedł, ukłonił się i stanął. I nic nie mówił, tylko patrzał na mnie. Kiedy przychodził, zawsze przynosił mi róże. I teraz też miał w ręku róże. Nagle, gdy tak stał, wydał mi się taki, nie powiem ładny, bo ładny to nie był, ale taki jakby z innego świata, że pomyślałam, czy to naprawdę on. Tego wieczoru podarował mi ten wachlarz. O, widzisz? To już tyle lat, a jaki piękny. I pachnie, czujesz, różami. Może on bardzo cię kochał? Bardzo. Jednego tylko nie rozumiem, babciu. Jeśli on ciebie kochał, a ty jego, trzeba było wziąć ślub. Ślub? Niezła myśl.
A Konstancja nie stała między nami. Ja nie zważałabym na to. Też coś? Każdy ma prawo do swojego szczęścia. Zbyt byłam dumna, aby kraść jej męża. Chociaż wiesz, miałam takie chwile złe, że chciałam to zrobić, ale nie zrobiłam. Nie śmiałabym mu potem spojrzeć w twarz. Dlaczego? No tego nie pojmuję. Czemu? Ja mogłam przecież za mąż wyjść 100 razy, odkąd ja przestałam śpiewać. Bo z babci była przecież śliczna panna. Kochał się we mnie taki miły chłopak. Hrabia był styry i bardzo przystojny. Ach, jak on szalał, wprost umierał dla mnie. On czasem śni mi się. A Mady nigdy? To babci nigdy nie śni się pan Mozart? Nie, tylko czasem, zazwyczaj o zmroku staje przy mnie. Kto? Któżby? A Mady? To on jest, ja wiem, to na pewno on, a nie złudzenie żadne, choć nie widzę. Nie, prawda, raz go widziałam, o tutaj. Babcia widziała? Zaraz ci opowiem. To było temu z 20 lat. Miałam robotę w kuchni i po coś tu weszłam. A to lustro wisiało w tym miejscu, gdzie teraz. Było pod wieczór, a na dworze ślicznie. Wchodzę i nagle w lustrze stoi on, Amade, i trzyma róże. I patrzy z takim uśmiechem, że me serce drgnęło. Rzuciłam się do niego, a on tylko podniósł rękę, jakby chciał mnie wstrzymać, jakby mi powiedzieć chciał, jeszcze nie. Potem powoli zniknął w lustrze i znów zostawił mnie na wiele gorzkich lat. Czy to w tym lustrze? Ja się boję duchów. Ależ to nie był żaden duch. To Amady. Kropla w krople, taki sam jak w ten wieczór, kiedy pierwszy raz grano flet. Oklaski już umilkły, a on wyszedł z orkiestry. Cała kompania biła brawo i choć zbliżała się jesień, było mnóstwo kwiatów. W ten czas on podszedł do mnie, do Paminy, pocałował mnie w rękę i podał kwiaty. I kwiaty... Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Babciu, co tobie? Czy ci słabo? Powiedz, babunio droga, babciu. Co, dziecino? Co tobie, babciu? Nic, nic. Daj mi wody, to zaraz przejdzie. Czy już babci lepiej? Podać coś? Nie, nic. Już mi trochę lepiej. A może teraz pójść po panią Lewę? To niedaleko. Jak chcesz. Lecz nim wyjdziesz, zgaś nową świecę i połóż na stole. Trzeba oszczędzać. Zaraz wrócę, babciu. Za chwilkę. Może nawet razem z Frydą. Do widzenia, babuniu. Do widzenia. Nani. Jestem. Przyszłyśmy. Przyszłyście? A kto? My. Czekajcie. Nie poznajesz nas? Tak tutaj ciemno. Zaraz będzie jasno. Ach, moja Huber. To pani... Ach, jak to dobrze, że panią widzę. Z panią radość wchodzi zawsze do domu. I ty, Pepper? Ty także? Razem? Gdzieście się spotkali? Jesteśmy teraz wciąż razem, więc razem przyszłyśmy. Jak to? Pepper mieszka przecież na Weringu, przy samym końcu... Dawniej. W tym starym dworku, gdzie po prawej stronie jest winiarnia.
a z lewej w oknach kwitną takie śliczne pelargonie. Pamiętam, ty grałaś wtedy królową nocy, a ja paminę. Dawniej. Co? Dawniej? A pani? Czy to nie wszystko jedno, gdzie się mieszka? Mieszkania zawsze są tylko chwilowe. A myśmy przyszli odwiedzić cię, Aner. Czy ty wybierasz się gdzieś? Na przyjęcie? A może na bal? Boże, skąd ta suknia? Ja żadnej takiej... Ależ to ta sama, którą miałam w ten czas. Tego wieczora, kiedy on przyszedł do mnie pierwszy raz. Tak, to ta sama, chyba się nie mylę. To samo fichu i ta sama polonez. Co to znaczy? Nie widzisz, Aner? My też nie w takim stroju jak zwykle, jak co dzień. Prawda, wy również. Nie rozumiem tylko... Kto wie? Może i wystroiliśmy się na bal. Kto wie? Uwielbiałam bale. Gdzie bal, tam ja. Śmiech bez troski biegł za mną jak cień. Aż w końcu sam się zmienił w jeden ogromny cień. Głupstwa. O nie, Aner. Bo ja już wiem, czym jest ten wielki bal, na którym nie będzie białego walca. A skąd je wzięłyście, te stare suknie? Dziś się nie nosi. Skąd? To bardzo proste. Z naszej młodości. Otworzyliśmy ją jak starą szafę, no i wyjęliśmy. Tyś swoją, Aner, też wyjęła stamtąd. Zapewne, pani Huber, bo skąd inąd? Ach, gdyby z suknią można wyjąć młodość. Po co? Młoda jesteś i dziś. Spójrz mi w twarz, Aner. Powiedz, czy nic cię w niej nie dziwi? Zaraz. Tak, powiem, ale się nie śmiejcie. Żeś bardzo odmłodniała, droga Huber. Cera prześliczna, jakby z alabastru. I ani jednej zmarszczki. Ty też, Pepper, białaś jak posąg. Tylko proszę cię, nie patrz tak sztywno, jakbyś patrzyła w nic. Chciałabym wiedzieć, gdzie sprzedają młodość. Ten adres warto zapisać. Sprzedają? Znamy się nie od dziś, a wyglądacie, rzec można, jak podlotki. Tak, podlotki. Zdradź ten sekret, nie kryj. Bo widzisz, Aner, ci, co odchodzą, śnią się zawsze młodzi. Odchodzą? Gdzie odchodzą? Gdzie odchodzą? Wierz mi, to czasem jest nawet zabawne, bo tam jest wiele śmiechu, ogromnego śmiechu. Konstelacjami, które niby złowrogie pająki obsiadły niebo i przędą śmierć, wstrząsa ten śmiech. A my też śmiejemy się razem z nimi. Nie, tylko my się śmiejemy. My umarli. Co to jest żart bogów, wiemy tylko my. Chodź z nami, Aner, z nami, których nie ma. Śpiewać będziesz pieśni tych, których nie ma i kochać miłością tą, której nie ma. I to jest ten nasz bal. Wiesz, ten wielki bal. Boże. Co ci jest, Aner? Zdawało się, żeś się zdrzemnęła. Czy coś ci się śniło? Tak, śniło mi się, że ktoś stał nade mną i mówił o miłości, której nie ma. Ach, że też pani wciąż o tej miłości. A może to wy mówiłyście? My? My o miłości nie mówimy nigdy. Wyście mówili, że wszystko jest śmiechem wygnitych ust śmierci. Wy, rozpustnice! Tak, rozpustnice we wszystkim, w śmierci też. Dlaczego wstaliście? Dokąd idziecie? Pani Huber, Pep, nie chciałam obrazić. Mój Boże, obie już poszły. Tak nagle i nawet się nie pożegnali.
Co to? Boże, co to znaczy? Do stóp jej kwiat się kloni. Pamina tu? Papageno. Kochany Papageno. Na pewno czarnoksięski flet cię przywiódł. Nad szampan nie masz wina, nad uścisk nie masz nic. Wiedemka to... Ach, Papageno, nie widziałam cię już chyba ze 100 lat. Nic się nie zmieniłeś. Jak zawsze w piórkach wyskubanych tęczą z ogona. Cóż, że nas maj odleciał i kląsk słowiczy i woń osennych sadów. Jesień też jest śpiewna. Dlatego skrzypisz tym jesiennym szeptem. To nie, inne są przyczyny. Jakie? Kiedyś ci powiem. Rzadko śpiewam teraz i cicho. By głos nie zachryp. Tak, zresztą zawsze to lepiej, kiedy jest się cicho. Ja także przestałam już śpiewać. Odkąd przez szparę niedomkniętych drzwi ujrzałam, jak w blasku kopcących świec kładziono go na prostym kuchennym stole. Mego Amadé. Chciałam go zobaczyć raz jeszcze. Wtem ona zatrzasnęła drzwi i przyszła ciemność i usunęłam się w noc. No tak, rozumiem, ale nie odpłaczesz niczego. Jego nie odpłaczesz także. Spojrzyj na mnie, spojrzyj i uśmiechnij się. Ach, Papageno. Co tam, wszystko fraszka, ślicznie wyglądasz, jak w ten czas, panino. Dobrze wyglądam, sama nie wiem czemu. A ty też jesteś jak dawniej wesołym ptasznikiem w kubraczku z piórek sujki i ciepłym snem wielkiego serca wiosny, która na imię miała Amadé. Z tobą, Papageno, blądziłam wśród drzew zaczarowanego lasu, a w górze ptaki śpiewali skrzydłami ze złota. Wierz mi, jakby to określić, Pamino. Otóż zmieniłem krąg działania, to jest... Mów jasno. Nic nie kryję, widzisz, dawniej łapałem ptaszki, szczygły, gile, czyże, na pętle, w sidła, na klej, jak się dało, i do klatki chórz. A dziś łapię dusze, duszki, duszyczki, też pierzasty naród i też do klatki. Oszalałeś? Duszę lowisz? A właśnie. Po coś tu przyszedł? Może też po duszę. Czyją? Domyśl się. Bardzoś tajemniczy. A czy te dusze to nie coś z opery? Osądź już sama. Nie znam się na duszach. I nic mnie twoje łowy nie obchodzą. Nie wiem, dlaczego gniewasz się, Pamino. Tyś jest dla mnie żywym cieniem dni, które mym życiem są i moją śmiercią. Urzekł nas głos fletu. Urzekł głos fletu. A ona pewno podsłuchuje nas. Kto? Ona z bractwa czarnoksięskiej fletni. Wiesz kto? Wszędzie krąży jak głodny wilk i węszy wszędzie. I w snach, i na jawie. O, ona potrafi zabijać wszystkim, nawet nieśmiertelnością. Tak, Pamino? Królowa nocy. Któż mógłby być inny? Przecież ona jest z opery. Z natchnienia. A ja nie jestem z opery, tak samo jak ty, Pamino, z tej samej, choć z innej. Nad szampan nie masz wina, nad całus nie masz nic. Wiedemka to dziewczyna z postawy, z oczu, z lic. Do stóp jej kwiat się kloni, narcyzy ruszę. Papageno. Co robisz, Papageno? Nie ma go. Ach, ta starość. Starość. Starość.
przyszedłem. Ach, Amadei. Wiedziałam, że przyjdziesz dziś. Że na pewno. Od samego rana wiedziałam. I tak mi serce stukało, jak mały chłopak. Tylko, że jest mi trudno... Siądź, Nanino. Powiedz mi jedno, Konstancja, nie robi ci już wyrzutów? Nie, już mi nie robi. A ja tak zawsze boleję, że żona twoja ma do mnie żal, że mówi o mnie źle i że może ja jestem też trochę winna. Cóż zrobić? Konstancja jak żona. Czy cię bardzo to dziwi? Siądź, kochanie. Dobrze, usiądę. O, już siadam. Tylko ostrożnie, miła. Miła. Tak dawno nie słyszałam tego słowa, miła. Ty jeden tylko umiesz je wymawiać. Tak wymawiać, że krew mi dziś jeszcze rumieńcem oblewa twarz. Miła. Lecz to cię nie rozgrzesza, Amady? Och, nie. Dlaczego nie przychodziłeś tak długo? Dlaczego nie było cię już tyle dni? Ostatni raz, wiesz, wtedy, gdy tam w lustrze. I nigdy już. Widzisz, byłem zajęty. My jesteśmy czasem bardzo zajęci. Kto? My. Tam. Ale jedną chwilkę mógłbyś najdroższy znaleźć dla swojej Naniny. Chociażby małą chwileczkę, nic więcej. A ja tak czekałam. Co dzień czekałam. Czekałam tygodnie, czekałam lata. Zawsze czekałam, a tyś nie przychodził. I jestem. Jesteś. Nareszcie. Mój krzyk dopadł cię, jak ptak z czerwonego ognia u samych rozstajów nocy. Tyś niebo me, kwitnące śmiechem obłoków. Tyś wiosna i lato, tyś jesień i zima. I wszystko, 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 co już było i co będzie. Panie mój i Boże. Nani. Cicho, cicho. Wiem, bluźnie. Ale czymże ja jestem, książę, gdy ty jesteś? Siwym błyskiem świtu, co lśnie dla ciebie. Nocnych ptaków, srebrnym śpiewem dla ciebie. Ale i ogniem, który chłonie ciebie i trawi ciebie i spala ciebie tak, żeśmy oboje tylko proch i popiół. Proch i popiół, tylko to. I więcej nic. Dlaczego milczysz? Bo patrzę na ciebie. Ach, nie patrz na mnie, bo muszę się plonić jak kwiat w twym ręku. Więc pójdziemy na nie. Dziś chciałbym zabrać cię stąd, już na zawsze. Naprawdę? Już na zawsze? Och, mój Boże, nawet we śnie nie mogę marzyć o tym. Na zawsze z tobą. Ale kiedy? Zaraz. Zaraz? To być nie może. Trzeba przecież jakoś się przygotować, zabrać rzeczy. Po co? Pójdziemy razem. To krótka droga. Chociażby nawet. Tylko ja nie mogę. Ledwie już stoję. I to wówczas tylko ty mnie podniosą. Jakże ja iść będę? Spróbujesz na nie. Mój drogi, mój miły, uwolnij mnie od tego, błagam, Amady. Jak chcesz. Coś z tych dawnych twych uporów zostało w tobie, Nanino. Zostało. Największy mój upór to moja miłość. Och, bo nie ma miłości bez uporu. Muszę już wracać. Czas na mnie i czeka mnie droga. Droga czeka? I czas już? Zaraz. Dobrze. Idę z tobą. Nani. Nie chcę, byś szedł sam. Nie chcę, byś znikł mi na zakręcie. A potem długo, długo nic i nic i nic. I tak latami, latami, latami. Nie chcę, bo nie przyjdziesz. Niełatwo mi przyjść. Niełatwo ci przyjść. Ale ja muszę pójść z tobą. Amady, chodźmy już. Ani. Co? I ty chcesz iść ze mną? Tak. I rzucić to wszystko? Tak. I już nigdy nie zobaczyć ani tego nieba, ani tych domów, ni drzew, ni ludzi, ani tej izby. Tak? Tak, tak chcę. Nani, Nani, dobrze, pójdziemy razem. Ach, jak ja ciebie kocham, Amady. Chodź, Nani, no, chodź. Popatrz, mogę chodzić. Słuchaj. Co, Nani? Słuchaj, tam jest taki próg.
A ja się boję. Ja się bardzo boję. Nie bój się, miła. Przejdziemy go razem. Ale... Mówię ci, nie lękaj się, Nani. Chodź. Czekaj. Pozwól mi tylko raz jeszcze spojrzeć za siebie. Tylko raz popatrzę. Popatrz, miła. Ach, jakie czyste wody. Rzeka. To Als. I wszędzie tak zielono. Kwiatą twarzyczki śmieją się jak dzieciom. I wiosna jest. Czy widzisz? Widzę, miła. Popatrz, poznajesz? Tak, to ten sam lasek, gdzieśmy się wtedy spotkali. A tyś był dla mnie tak dobry. I ten pień wciąż leży, gdzieśmy siedzieli. A ty byłeś strasznie pocieszny i miałeś taką minę, że... Zaraz. I ścieżkę widać. Ktoś nią idzie. Kto to idzie? Popatrz, to my. Ach, Boże. To my. Znów razem. Znów idziemy razem. Podaj mi rękę, Nani, i chodź. Idę, miły. Otwarte. Znów ciemno? Mici, gdzie ty się podziewasz? Babciu? Babuniu? Panie Larusz, prędko, tu się coś stało. Zaraz, panno Frydo, po co tak krzyczeć? Była tu gdzieś świeca. O, jest. Zapalimy świecę, zobaczymy. Kiedy ja się czegoś strasznie boję. Panie Larusz! Spokojnie, moja Frydo, spokojnie. Odeszła. Lecz skąd się tu wziął ten wachlarz? Kiedyś przywiózł go jej sam pan Mozart z Frankfurtu. To pewnie podala Mici. A gdzie Mici? Nie wiem, panie Larusz. Coś tu musiało zajść, kiedy jej nie ma. Poszła po panią Lewę? Nie wiem, nie wiem. Panie Larusz, widzi pan? Co? Jak to? Nie widzi pan? Ale co? Tę różę. A tak, rzeczywiście, róża. Tak, róża. W lutym co prawda niełatwo o róże. To dziwne. No, jestem już. Pani Lewy przyjdzie zaraz. Ale co tu tak pachnie? Czemu wy macie takie głupie miny? A ty mi nie becz, bo masz łzy za darmo. Pan także, Larusz? Co? Babciu? Babuniu? Babciu najmilsza? Babuniu najdroższa? Skąd wzięłaś te róże, Mici? Ja? Róże? Patrz. To nie ja. Ja nie przyniosłam. My też nie. Więc kto? Ach, mniejsza, nie róża. To włosy jej pachną. Babuniu nasza najdroższa. Thank you.
Wysłuchali państwo słuchowiska według ostatniej dokończonej sztuki Willa Machorzycy, Pożegnanie, wykonane w Polskim Radiu Kraków w 1961 roku. W rolach głównych między innymi Zofia Jaroszewska, czyli niezapomniana prezesowa Zasławska z Larki Ryszarda Bera, Witold Sadecki, Marek Walczewski czy Maria Zaczek.